Szanowni, skoro dotarliśmy wreszcie do zagadnienia ruchu po okręgu i do tego, co to jest siła dośrodkowa, postanowiłem uczcić to streszczeniem. No i zacząłem od tego, że nagrałem pana w sile wieku, który kręci śrubą zawieszoną na sznurku. Najpierw nad głową, a potem przed sobą. No, zobaczmy nad głową najpierw. To jest nagranie w zwolnionym tempie. To znaczy, tamto nagranie było w normalnym tempie, a to jest nagranie w tempie zwolnionym. Możemy puścić sobie jeszcze raz. To jest w normalnym tempie, a teraz w zwolnionym tempie przed sobą. Żeby było widać, jak to wygląda. Bardzo dobrze. No i teraz, co z tego wynika? No tutaj zrobiłem dwa zdjęcia, dwa zrzuty ekranu z tego filmu. No i z pierwszego wynika, widać tutaj tę śrubę. Widać, zdjęcie oczywiście jest nieostre, bo pomimo nie do końca ostre, bo po prostu to się kręciło za szybko i jest trochę ruszone. Ta śruba jest troszeczkę ruszona, ta nakrętka. No ale jedna rzecz, którą tutaj widać, to taka, że ta nić tu jest praktycznie płasko, tak? No, jest to pod pewnym kątem, więc dokładnie tego kąta, pod jakim nić jest w stosunku do poziomu, nie można ustalić bez znajomości dokładnej położenia obiektywu. Ale widać, że sznurek, że ta śruba nie zwisa na sznurku, tak? Że kręci się mniej więcej w płaszczyźnie poziomej. No i to jest bardzo ważna informacja. To jest bardzo ważna informacja o tym, że no, gdybyśmy się chcieli zastanowić, jakie siły działają na tą nakrętkę, no to oczywiście z całą pewnością działa siła grawitacji, która jest tutaj skierowana w dół. Prawda? No i pewnie działa też siła oporu powietrza, która jakby przeciwstawia się ruchowi tej śruby. No tę siłę oporu powietrza łatwiej można narysować w ten sposób na tym zdjęciu. No ale ponieważ widać, że ta śruba nie zwisa, nie widać tutaj specjalnie wpływu grawitacji. Gdybym wolno poruszał tą śrubą, tak machał tą ręką, że ona by się poruszała po kręgu wolno, no to ona by z całą pewnością widać było, że zwisa. No ale tutaj ruszam dostatecznie szybko i nie widać tego zwisu. Więc można spokojnie o sile grawitacji w przybliżeniu, w którym bardzo szybko kręcimy naszą śrubą nad głową, można po prostu zapomnieć. No i podobnie z faktu, że mogę praktycznie do dowolnej szybkości rozpędzić tę śrubę odpowiednio ruszając ręką, można też zapomnieć o sile oporu powietrza. Ona nie odgrywa tutaj w tej analizie żadnej istotnej roli. No więc to, co pozostaje, to pozostaje tylko jeszcze jedna opcja, mianowicie no, śruba jest połączona z ręką, do śruby przywiązana jest nitka. Prawda? No i tak jak pamiętacie, analizowaliśmy siły działające na wiadro. Na wiadro działały siły pochodzące od lin, które do tego wiadra były przywiązane. No tak jak tutaj widać, tu jest odrobinę nieostro, no ale widać, że jedyna siła, która tutaj może działać, no w jedną albo w drugą stronę, oczywiście, to jest siła, która pochodzi od tego sznurka, który jest przywiązany do śruby. No i teraz pamiętamy drugą zasadę dynamiki Newtona. Druga zasada dynamiki Newtona mówi nam, że przyspieszenie, czyli zmiana prędkości, no, że przyspieszenie, wektor, zmiana prędkości w czasie, no, z drugiej zasady dynamiki Newtona równa jest, proporcjonalna jest do siły, a odwrotnie proporcjonalna do masy. No i tu musimy
rozważać wielkości wektorowe, bo tu wszystko się zmienia, tak? Nawet jeśli ruch, teraz patrzymy z góry na tę, od góry, od strony lampy, na tę poruszającą się śrubę po okręgu. Nawet jeżeli ruch jest z tą samą szybkością, tak, tak ruszam ręką, że się szybkość tego, tej śruby nie zmienia, to cały czas zmienia się kierunek i prędkości, tak, czyli musi występować przyspieszenie. No i bardzo dobrze czujemy, o co chodzi, dlatego że kręcąc tą śrubą, czujemy, że sznurek ciągnie za naszą rękę w stronę śruby, a zatem my ciągniemy za sznurek w stronę naszego palca. No i łatwo sobie uświadomić, że to oznacza, że sznurek ciągnie za śrubę w kierunku naszej ręki. A zatem na śrubę działa siła. Cały czas, w każdej pozycji działa siła skierowana do środka, obrotu, tak? W tym środku obrotu jest nasza ręka, tak? Ta siła ma tę samą wartość, jak długo się szybkość tej śruby nie zmienia, ale ma w każdym momencie, w każdym różnym położeniu tego toru różne kierunki. No i to jest właśnie ta siła dośrodkowa. Ona utrzymuje naszą śrubę, zmusza ją do tego, żeby kręciła się po okręgu. Działa w kierunku środka obrotu. No to bardzo dobrze widać, jak analizuje się ruch wywołany ruchem ręki, ruch tej śruby przywiązanej do sznurka, ruch po okręgu. No i teraz jakieś przykłady. No, możemy sobie obejrzeć film z Diabelskiej Pętli. To jest taka zabawka, popularna zabawka w wesołych miasteczkach, takich specjalnych wesołych miasteczkach. Popatrzcie. Zobaczymy, niech się pełny ekran otworzy i jedziemy. Zobaczymy, co się dzieje. Kolejka górska i hop, i nie spada. Dlaczego te wagoniki nie spadają? No, wagoniki nie spadają, ponieważ no, zwróćcie uwagę, że siła, tor, ten stalowy pierścień wymusza na wagonikach zmianę kierunku ruchu. No, taką zmianę, skoro zmienia się kierunek ich ruchu, to znaczy, że poruszają się z przyspieszeniem. Jeżeli poruszają się w przybliżeniu przynajmniej po okręgu, bo to pewnie nie zawsze ma kształt idealnego okręgu, to działa na nie siła dośrodkowa, która jest skierowana do środka tego okręgu. Jeżeli siła dośrodkowa jest skierowana do środka okręgu, to znaczy, że przyspieszenie, którym poruszają się te samochodziki, też jest skierowane do środka okręgu. No i teraz, jeżeli to przyspieszenie zależy od prędkości, im szybciej porusza się taki wagonik, tym większe jest jego przyspieszenie dośrodkowe. Jeżeli to przyspieszenie dośrodkowe tutaj jest większe niż przyspieszenie grawitacyjne, to wagonik może i chciałby się oderwać od tych torów i spaść, ale nie bardzo może, dlatego że jeszcze bardziej niż spadałby, jego kierunek ruchu jest wymuszony w dół przez zakrzywienie tego pierścienia, tych torów, po których porusza się
ta diabelska kolejka. No inny podobny przykład mamy tutaj. Inny podobny przykład mamy tutaj. Znowu sobie go puścimy na pełen ekran. To jest tym razem wiadro z wodą. Hyc, proszę, nie wylewa się, prawda? To taka jest formuła tego filmu, że tam włączają się od czasu do czasu widzowie. No i pytanie, dlaczego wiadro z wodą się nie woda się nie wylewa z wiadra? To jest bardzo ładny rysunek, bardzo ładnie to jest wyjaśnione. Otóż no, woda ma swoją bezwładność. Gdyby w tym momencie wiadro zniknęło, albo w tym momencie wiadro zniknęło, no to woda nie zleciałaby w dół, dlatego że ma składową prędkości w poziomie. I na tę składową, ta składowa się praktycznie nie zmienia, no bo działa tutaj, gdyby nie było wiadra, działałaby tylko siła, która oporu, która nie jest wielka, można ją w pierwszym przybliżeniu zaniedbać. No ale siła grawitacji oczywiście powodowałaby, że tor ruchu tej wody by się zaginął w dół, tak jak tutaj jest to narysowane. No jeżeli porusza się wiadro wolno, no to woda rzeczywiście po takim torze będzie się z niego wylewać, ale jeżeli poruszamy tym wiadrem odpowiednio szybko, to tor swobodnego spadku w polu grawitacyjnym wyglądałby w ten sposób, a wiadro wymusza na ziemi, na wodzie, żeby zakrzywiła swój tor znacznie bardziej. No i z tego powodu woda nie wylewa się tak, jak tutaj by się wylewała, tylko po prostu pozostaje w wiadrze. No takie to są tajemnice siły dośrodkowej. W kolejnym filmie porozmawiamy sobie o tym, co wiąże siłę dośrodkową z grawitacją. Dziękuję bardzo.